święta za tydzień. Właściwie za niecały tydzień, bo kiedy będziecie to oglądać, to już będzie Wigilia za 6 dni. A jeżeli święta i Wigilia, no to wiadomo, że choinka. Choinko piękna jak las. A jeżeli choinka, to las. No i teraz w lesie właśnie. I to nie sam, z Pauliną Rutkowską. Paulina Rutkowska, jesteśmy gdzie? Dzień dobry, jesteśmy na plantacji choinkowej w nadleśnictwie Kudypy. Kudypy, niedaleko Olsztyna. Przy okazji, zanim powiemy o choinkach, to przypomnijmy jeszcze o miejscu, które jest bardzo niedaleko, również z tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli arboretum. Tak, leśne arboretum, o tej porze roku nieczynne, ale wyjątkowo w tym przedświątecznym czasie, przed siedzibą arboretum właśnie mamy swój punkt sprzedaży choinek. I ten punkt warto odwiedzić, ale dzisiaj o choinkach. Od czasu do czasu zastanawiamy się na temat tego, czy choinka sztuczna, czy może prawdziwa, jeżeli prawdziwa, czy na pewno to jest takie do końca ok. No to teraz powiemy, dlaczego żywa choinka, jeśli brana z dobrego miejsca, jest ok. To prawda, często stajemy przed dylematem, czy jest lepsza choinka żywa, czy sztuczna. Jeżeli już zdecydujemy się na żywą, to bardzo często słyszymy głosy, że to jest niszczenie lasu, wycinanie drzewka, które mogłoby żyć jeszcze przez długi czas i cieszyć nas swoim widokiem i spełniać różne funkcje ekologiczne. Ale tak naprawdę, jeżeli kupujemy choinki ze sprawdzonego źródła, od leśników, to są takie choinki, które zostały posadzone w specjalnie wybranych miejscach w lesie, w takich, w których nie mogłyby za długo rosnąć. Tak jak tutaj mamy przykład naszej choinki, naszej plantacji choinkowej. Choinki tutaj rosną pod linią wysokiego napięcia. Więc nawet jeżeli my ich nie wytniemy na Boże Narodzenie i nie trafią do waszych domów, to i tak niestety za 2, 3, może góra za 5 lat będą musiały zostać wycięte, ponieważ dojdzie tutaj do kolizji z linią wysokiego napięcia. Jeżeli elektryka na choinkach, to raczej jednak światełka, a nie druty wysokiego napięcia. Paulina troszkę mnie tutaj oprowadziła i pokazała wcześniej, jak to wygląda. Jeśli będziecie przejeżdżać przez Kudypy i okolice, teraz jesteśmy gdzie? W Naterkach. W Naterkach, całkiem niedaleko. Na spacer można iść. Lasy otwarte teraz, prawda? Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej. Więc lasy można odwiedzić, zajrzeć pod linię wysokiego napięcia, czy są choinki i można swoją choinkę wziąć, ale nie, że tak po prostu zawsze i bez żadnego zastanawiania się. Natomiast Nadleśnictwo Kudypy taką możliwość daje. Tak, w najbliższy weekend, czyli sobota, niedziela, w godzinach od 9 do 15, właśnie na tej naszej plantacji choinkowej tutaj w Naterkach, będziemy prowadzić taką akcję, gdzie zapraszamy rodziny z Olsztyna, żeby przyjechać samodzielnie, wybrać sobie drzewko, my pomożemy wyciąć i tutaj taką choinkę będzie można u nas nabyć na miejscu. No i właśnie. I przypomnijmy, my sobie pójdziemy, Paulina, wraz jeszcze trochę. Przypomnijmy, że już w najbliższą sobotę, teraz, tę sobotę, w Galerii Warmińskiej Gazeta Olsztyńska będzie przekazywać choinki. Choinki z kolei przekazane właśnie przez Nadleśnictwo Kudypy. Zapraszamy bardzo serdecznie, będziemy tam razem, a my sobie troszkę jeszcze powędrujemy po lesie, pogoda, bo jest pięknie. Sprzyjająca. Tak jest. Dobrze, to co, pozdrawiamy i wesołych świąt w takim razie. Wesołych świąt i zapraszamy na naszą plantację. Zdecydowanie, a ja bardzo dziękuję za spacer leśny w samym środku dnia. Bez maseczek w lesie można, dlatego my tak tutaj na dziko, ale można. Pozdrowienia, dobrych świąt.